Cześć, witajcie z tej strony Robert. Dzisiaj środa, zapraszam was do kolejnych tech newsów i dzisiaj ja wyjeżdżam na IFE do Berlina, więc będzie też relacja z tamtych premier, co tamkolwiek się pojawi, bo jakby pewności nie mamy, ale zaczynam od premiery, która będzie 12 września oczywiście, czyli nowe iPhony. Będziemy sobie to omawiać, myślę, że jeszcze teraz sporo czasu, pewno zrelacjonuję wam konferencję, jak już się wszystko pojawi, jakie są moje przemyślenia i ewentualnie co będę zamawiał. Natomiast no właściwie tylko widzimy jabłko, które się ładnie animuje i są tam kolory, które potwierdzałyby mniej więcej, jak będzie wyglądał kolorystyczny line-up nowych modeli. I to tyle. Myślę, że więcej nie trzeba się tutaj za bardzo skupiać. Drugą informacją jest taka, do której 9to5Mac chyba dotarł, że Google obiecuje, że będzie dłużej wspierać swoje smartfony, ciekawe, że nasz wreszcie na to wpadli, niż Samsung. A jak dobrze wiemy, Samsung zapewnia wszystkim nowym S-kom i A od jakiegoś już czasu 4 duże aktualizacje i 5 lat wsparcia poprawek bezpieczeństwa. To jest, powiedzmy, w skali Androida naprawdę bardzo dużo. Zobaczymy oczywiście, jak będą wyglądały te obiecanki, no bo obiecane to zostało chyba rok temu czy półtora, no i jeszcze nie minęło od 5 lat, więc zobaczymy, jak finalnie to będzie wyglądało. To jest druga sprawa. Natomiast ma to się zbliżyć w przypadku Pixeli do poziomu iPhone'ów, czyli 5 lat wsparcia dużych aktualizacji Androida. To byłoby świetne. W sensie uważam, że taka droga jest jak najbardziej w porządku. Raz, że ludzie kupują telefon i mają pewność, że on nie zostanie po 2 latach porzucony. Bardzo często różni producenci mówią, że telefon czy tablet dostanie dwie duże aktualizacje, czyli 2 lata wsparcia tego dużych systemów i później tam, nie wiem, jeszcze ewentualnie rok czy 2 lata poprawek. I jak ktoś wie, że kupuje tablet, powiedzmy, na, nie wiem, 5 lat i nie będzie potrzebował nowego, no to raczej nie będzie korzystał z takiej firmy, która rzeczywiście po 2 latach zamierza porzucić taki tablet. A wiadomo, że w przypadku Androida, jak i iOS-a, bardzo często jakby dodatkowe funkcje, które stanowią o tym, że, nie wiem, sprzęt jest jakiś fajny, bo coś tam może, wychodzi właśnie w aktualizacjach, więc myślę, że jest to jak najbardziej sensowne. Trzecią informacją, bo to są takie krótkie, zanim przejdziemy do tych dłuższych, jest to, że, no nie wiem, 2 dni temu obiegła informacja świat, o nie, Zenfony małe przestają być produkowane, że po Zenfonie 10 Asus porzuca wszystkie swoje projekty i już nie będzie nowych telefonów. Po pierwsze zaznaczę, że Zenfone 10 jest małym smartfonem przez wielkość swojego ekranu, natomiast on nie jest specjalnie cienki, to raz. Po drugie, to nie jest smartfon, który miałby tak super bezramkowy ekran, o czym też mówiłem zawsze w recenzjach, więc jakby finalnie ten efekt nie jest taki, że to jest taki super malutki smartfonik i tak dalej. Oczywiście iPhone 13 mini był mniejszy, to raz. Po drugie, i Samsung S22 i S23 są podobnych wymiarów. No jakby zaletą Zenfona tego małego zawsze jest to, że on jest dość wąski, w sensie on ma poniżej 70 mm na szerokość, o czym bardzo często Asus mówi, że to jest wartość, która pozwala na bardzo komfortowe użytkowanie urządzenia. Nawet odejście Asusa od Zenfonów no byłoby dramatem, tak, bo zawsze szkoda, tym bardziej, że Asus ma mega fajnie rozbudowaną nakładkę, natomiast nie oznaczałoby to, że w ogóle nie mamy małych telefonów, bo te S22, S23, które są czasami dużo bardziej kompletne, nie są jakoś dużo większe i na to zwracam uwagę, na pewno są cieńsze. Natomiast przyszła informacja, że Asus demontuje tę informację, że jakby nie mają zamiaru rezygnować ani z serii Zenfone, ani z serii ROG Phone. I to oczywiście świetnie, ja uwielbiam te telefony ze względu na... Znaczy one nie mają złotego środka, bo nie są idealne telefony, natomiast jeżeli ktoś myśli o małym smartfonie relatywnie, no to jest to fajna alternatywa właśnie dla tych S-ek podstawowych, albo jeżeli ktoś myśli o gamingowym smartfonie, no to rzeczywiście tam tych rzeczy dorzucają bardzo, bardzo dużo. Ale zdementowali to, chociaż zaznaczam sobie tutaj taką mały disclaimer, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś LG też wyciekło jakieś informacje, że LG Mobile się zamyka generalnie i znika, po czym my dostaliśmy jakby informacje, jakby dziennikarze w Polsce i konferencje mieliśmy online, że nie, my dementujemy to, nic takiego się nie dzieje i tak dalej, a tydzień później już LG Mobile nie było, więc okej, poczekajmy, zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Mam nadzieję, że jednak
jakby te urządzenia w zupełności nie znikną. Teraz premiery dwóch smartfonów. Pierwszym jest Oppo Find N3 Flip. Smartfon, który powiem szczerze, że nie wiem jak ocenić. W sensie tak na pierwszy rzut oka. Tak okej, zmieniło się tyle, że mam teraz trzy obiektywy, więc jest teleobiektyw. Mamy 60-hercowy ekran zewnętrzny OLED-owy, więc jak najbardziej w porządku. Trochę lepsza specka. I tak na dobrą sprawę chyba podniesiona ilość złożeń i rozłożeń tam do 600 tysięcy, więc to też zawsze cieszy. Mam nadzieję, że nadal jest ta folia matowa wewnętrzna. Natomiast jakby powiem szczerze, że jakby sukces tego telefonu zależy oczywiście od dwóch rzeczy. Od ceny, gdzie przypominam, że poprzednik nie był specjalnie tani na dzień dobry, a po drugie od tego, czy wreszcie ogarnęli zewnętrzny ekran, bo jeżeli znowu będzie takie, będą takie hoski kloski, że hej, macie tutaj 3, 4 czy 5 widgetów, jeszcze dorzucimy wam kilka, zaraz jakieś Spotify, coś, a nie będzie można odpalić wszystkich aplikacji, tak jak w przypadku Motki czy Samsunga, no to jakby generalnie nie ma to sensu. A zwracam uwagę, że tego typu flipy od Oppo, one są o tyle fajne, że te proporcje są dużo bardziej przemyślane względem tych proporcji, które ma Motka czy Samsung, bo ten ekran jest wydłużony, więc on bardziej pasuje i do TikToka, do Instagrama, do Facebooka, do wszystkiego tak na dobrą sprawę, więc jest to naprawdę bardzo fajny pomysł, tylko żeby rzeczywiście można było tam odpalić wszystko i myślę, że będzie bardzo fajna alternatywa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, wydaje mi się, że specyfikacyjnie sprzęt będzie się bronił. O cenie na razie nie mówimy, chociaż z przeliczenia już wychodzi, że 5000 zł, więc podejrzewam, że u nas będzie niestety drożej. Ale nieoczekiwaną premierą, i to się zdarzyło coś bardzo unikatowego, jest Mate 60 Pro. W sensie telefon, który jego poprzednik był szumnie zapowiadany, jaki taki powrót i rzeczywiście wiele rzeczy zrobił świetnie. W sensie miał tą przysłonę regulowaną, miał to wegańskie wykończenie, Kunlun Glass, które testowałem i jakby się okazało najlepszym szkłem w moim odczuciu, jeżeli chodzi o ewentualne upadki. Teraz wypuszczają telefon, bardzo po cichu, w ogóle bez jakiegoś wielkiego szału, to jest pierwsze zaskoczenie. Jest Kunlun Glass drugiej generacji, które ma być jeszcze bardziej wytrzymałe, więc mam nadzieję, że uda mi się to w tym roku sprawdzić. Chętnie bym porzucał znowu telefonem, tak w skrócie. Ale generalnie obudowa jest bardziej, jeszcze lepiej wykonana. Nie mówię wprawdzie o specyfikacji w kontekście procesora, ale mówię, że pamięć można rozbudować. Dużo jest pamięci, jeżeli chodzi o samą wewnętrzną. Ekran od 1 do 120 Hz, LTPO, OLED-owy, no i oczywiście mamy tutaj ten zestaw tych aparatów, o którym za chwilę. Natomiast jest to też telefon, który będzie pracował na Harmony OS 4.0, czy tam 4, powiedzmy na tej nowej wersji. Szybkie ładowanie, 88W, 50-indukcyjne, 5000 mAh, więc jakby na papierze wszystko ok. Natomiast moje największe zdziwienie, po pierwsze, bardzo mało mówią o samych aparatach. Po drugie, to oczko, które znamy już z innych Huawei'ów, które występowały gdzieś tam z powiedzmy z niższej półki, ja kompletnie tego nie rozumiem. Znaczy w sensie to rozłożenie tego oczka tylnego jest dla mnie bez sensu. W sensie okej, może to wizualnie ładnie wygląda, natomiast tak mocne rozsunięcie, o czym też już mówiłem, tak mocne rozsunięcie, bo to w przypadku Honora chyba było, rozsunięcie tych obiektywów powoduje, że przełączając się, a tam mamy jakiś 3,5-krotny zoom taki hybrydowy, znaczy optyczny, więc tam do 100-krotnego hybrydowego, tak duże rozsunięcie tych obiektywów powoduje, że przełączanie między obiektywami będzie jakby powodowało taki przeskok między perspektywą, z której fotografujemy. To jest bez sensu moim zdaniem. Nie wiem po co ta dziura na środku to jest. Rozumiem, że chcieli się jakby wyróżnić. Natomiast niespecjalnie mi się to podoba i wydaje mi się, że nie będzie to też działało tak jakoś fantastycznie, bo pamiętam jak wyglądało to w tym Honorze, że niestety to ta perspektywa dość mocno się zmieniała. No i na końcu na deser oczywiście w miarę symetryczne małe rameczki i trzy otwory, takie trzy kropki. Okej, część osób powie, że lepiej zrobić tak, niż połączyć to w jedną całość i zrobić tak gigantyczną pastylkę jak w przypadku chociażby iPhone'a. Natomiast no widać, że chodzi o to tutaj, że mamy dwa obiektywy, które są pewno o różnych kątach, no i jeszcze pewno 3D TOF, więc do skanowania twarzy. Okej, wygląda to inaczej, może to będzie też jakiś znak rozpoznawalny, jeżeli chodzi o ten telefon, zobaczymy. Natomiast no zaskakujące jest to, jak on po cichu wszedł w Chinach, tak w ogóle bez żadnej wielkiej pompy, tak jakby to był jakiś taki budżetowy zrzucony do marketu, nie? W sensie, o macie tu specyfikację na stronie, trzy zdjęcia i dzięki, tyle. Dziwne czasy, może to nie jest jeszcze topowy telefon, powiedzmy, jeżeli chodzi o Huawei, a w tym roku może jeszcze coś będzie lepszego i dlatego po prostu się mocno na tym nie skupiali.
Tego niestety nie wiem. I na końcu Realme GT 5. W sensie wiele osób zachwyca się nad wizualnym aspektem tego telefonu i faktycznie wygląda fantastycznie. Sprawda, ja nie lubię zielonego, więc ten kolor mnie tam zielony aż tak nie ujmuje, ale ten srebrny wygląda naprawdę nieźle. W ogóle to ułożenie aparatów, jakieś tam dodatkowe znaczki, no wygląda to imponująco. Ramki również są w porządku, chociaż telefon ma zakrzywione krawędzie, więc widać, że tam proporcje między lewą, prawą, góra, dół są różne. Natomiast specyfikacja, no Snap 8 generacji drugiej, 24 GB RAM-u, bateria 4600, 240W ładowanie, więc bardzo szybkie. Jest jakiś dodatkowy silnik graficzny, który stworzyło Realme. Ogromny blok, jeżeli chodzi o chłodzenie i gwarancja, że po 1600 cyklach nadal mamy 80% pojemności baterii. To jest bardzo dużo, bo pamiętam, że pierwsze takie zapewnienia producentów, jak na przykład Xiaomi czy Asusa, gdzieś tam przy szybkich ładowaniach mówili o 400, 600, 800. Później chyba maksymalnie 1200 Xiaomi gdzieś tam rzuciło taką wartość, więc 1600 to jest rzeczywiście bardzo dużo. No, znaczy 1600 to musielibyśmy kilka razy dziennie ładować smartfon, żeby w ciągu 2 lat w ogóle ta bateria się zdegradowała do tego poziomu, więc jest to imponujące. No ekran też OLEDowy, tutaj 1400 nitów z ogromnym kontrastem i 100% pokrycia DCI-P3. No i te aparaty, znaczy w sensie nie rozumiem, dlaczego tak jakby nie dopieścić tego telefonu. Rozumiem, że on ma być w miarę relatywnie tani, natomiast dlaczego nie dopieścić trochę tego aparatu? W sensie 50 megapikseli ze światłem 1.88, jeżeli chodzi o główny, no i 8 megapikseli ze światłem 2.2, no i później jakieś tam 2 megapiksele do makro, więc generalnie no nie jest taki szczyt możliwości, szczególnie jeżeli chodzi o ten ultra szeroki 8 megapikseli. Przypominam, on będzie wyglądał słabo. No, znaczy większość telefonów, które miały 8 megapikseli, zawsze te zdjęcia wyglądały słabo, mocno odstawały od tego głównego obiektywu, więc to jest taka rzecz, na którą zwracam uwagę. No i myślę, że te LEDy będą takie, te paski LEDowe, które są z tyłu 4, będą, czy tam 2, będą jakby przykuwać 4. Uwagę, w zależności od tego, czy to będzie można konfigurować, jeżeli chodzi o muzykę, jakieś powiadomienia i tak dalej, i tak dalej. Ceny są jakby zaskakujące, w sensie za podstawę 1700-1800 zł, co u nas da na pewno z 2500. Co jak na tą specyfikację i tak będzie chyba fajnym strzałem. Plus zobaczymy, jak te aparaty, bo reszta rzeczy rzeczywiście wygląda tu świetnie. Ja postaram się przywieźć trochę więcej jakichś innowacyjnych rozwiązań, które pojawią się na targach. Mam nadzieję, że na tej IFie się pojawią, bo nie zawsze to jest takie oczywiste. Jakby w planach na pewno jest Honor V2, w sensie jego chcę zobaczyć. Może S23 FE, wątpię, nic nie mówią o tej premierze, chociaż no, Samsung też ma zawsze swoje stoisko, więc może by coś tam pokazali, chociaż u nich ostatnio oczywiście był wysyp różnych premier. Zobaczymy, no to co będzie, to postaram się pokazać, może będą jakieś takie, powiedzmy, egzotyczne modele i na nich się skupimy, jeżeli nie będzie nic takiego bardziej mainstreamowego. Jeżeli macie jakieś tutaj sugestie co do tego, co byście chcieli zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Jutro chyba recenzja, jeżeli zgodnie z planem wszystko będzie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!